wyjdzie. No to wszystko tu dajemy. Zarząd Okręgu PZW Krosno objął patronatem Puchar Głowatki. Co pan sądzi o tej imprezie? Ja popieram wszystkie imprezy, które promują wędkarstwo, które promują łowienie ryb. Zawody te organizowane są na tak zwanej żywej rybie, czyli żadna ryba nie zostanie uśmiercona podczas zawodów. To kreuje też pewien sposób zachowania u wędkarzy, także popieram w całej rozciągłości. W tej chwili przywieźliśmy 130 kg tych dwulatków potokowca. Jedziemy po następny transport, myślę, że następne około 150 kilo, ponieważ te dobrze dojechały. Następne 150 kilo przywieziemy do Sanu. No, zarybienia nie są robione specjalnie pod zawody, wbrew niektórym opiniom. My po prostu realizujemy plan zarybienia uchwalony przez zarząd okręgu. Kolegom z zawodów życzę udanych holi, licznych brań, wszystkiego dobrego. Przychylę, nie wychodzę na to. To jest dowód, to dzisiejsze zarybienie, że zarybienia się odbywają i współpraca okręgu z kołami jest prawidłowa. I serdecznie dziękuję dyrektorowi biura, koledze Piotrowi Koniecznemu i całemu zarządowi okręgu na czele z prezesem Józefem Jędrzejczykiem. Jutro robimy wyprawę po Głowatkę. Czeka nas cała noc jazdy do Łopusznej, zabieranie ryb. I te głowacice zostały też puszczone. Od Leska aż po Zagórz, niektóre dołki. Do zobaczenia w Zagórzu 18 czerwca w sobotę o godzinie 5 rano zbiórka. Bogactwem gminy Zagórz jest środowisko naturalne. Chcemy ten atut wykorzystać w promocji naszej gminy. Jednym z pomysłów wpisujących się w tą strategię jest pierwszy bieszczadzki Puchar Głowatki. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej dobrze zapowiadającej się imprezy. Wszystkim kolegom wędkarzom życzę połamania kija, a Państwa zapraszam do gminy Zagórz.